Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. To jeden z najpopularniejszych rzymskich cesarzy w historii. W Polsce szczególnie znany dzięki Quo Vadis Sienkiewicza, aczkolwiek nie jest to najpopularniejsza książka, w jakiej nasz dzisiejszy bohater się znalazł, bo ma swój udział również w Biblii. Tylko pytanie, czy Neron faktycznie zasłużył na opinię uosobienia zła? No nie do końca, bo ten gość był urodzonym artystą i kibicem, a to matka wpakowała go na tron, chcąc zrobić karierę. Ale nawet mimo to Neron miał trochę niezłych pomysłów i ludzie bardzo go lubili. Do czasu. Czemu przestali? Czy sypiał z własną matką i czy to faktycznie on kazał podpalić Rzym? Poznajcie Nerona, piątego cesarza Rzymu, już teraz w Historii bez cenzury. Urodził się w roku 37 w wyższych sferach, bo bratem jego matki był nie kto inny jak tęgi świr, o którym już wam kiedyś opowiadaliśmy, Kaligula. Niestety, nie wdając się w zbędne szczegóły, w wyniku dworskich rozgrywek i podchodów matka naszego dzisiejszego bohatera została wygnana, a Neron został oddany pod opiekę m.in. tancerzowi, więc chłopak chłonął sztukę już od najmłodszych lat. Sytuacja zdecydowanie polepszyła się, kiedy Kaligula zmarł, a cesarzem został Klaudiusz. Ale nie ten łysy z Big Brothera. Nie możesz w ogóle porównywać tych dwóch produktów. To coś zupełnie innego. No wiem, bo ten Klaudiusz, rzymski Klaudiusz, nie tylko był cesarzem, ale też stryjem matki Nerona, więc oboje mogli spokojnie wrócić do stolicy. Generalnie o matce Nerona, czyli Agrypinie, będziemy jeszcze dzisiaj nieraz wspominać, bo to dość ważna osoba w całej dzisiejszej historii. Dlatego, że miała straszne parcie na władzę, większe niż sam Neron. To ona głównie chciała zrobić karierę, no ale żyjąc w czasach, gdzie kobiety gówno miały do gadania, wiedziała, że najlepiej będzie wprowadzić na tron swojego syna i rządzić zza jego pleców. Kiedy zmarła żona cesarza Klaudiusza, to Agrypina szybciutko go uwiodła, wzięli ślub i w ten oto sposób Neron, usynowiony przez cesarza, stał się następcą tronu. Przy czym na razie nie za bardzo to naszego bohatera obchodziło, bo bardziej niż polityką interesował się poezją i filozofią. Jego nauczycielami byli choćby kultowy Seneka czy Aleksander i to właśnie ten ostatni uświadomił Nerona, że rządy jednostki mogą być czymś naprawdę świetnym pod warunkiem, że ta jednostka góruje intelektualnie nad całą resztą. Neron, jak wielu chłopaków, interesował się też sportem, przy czym nie było jeszcze wtedy Ligi Mistrzów, więc najbardziej jarały go wyścigi rydwanów. Godzinami rozmawiali z kolegami o zbliżających się spotkaniach i musicie też wiedzieć, że przyszły cesarz był zapalonym kibicem zielonych, bo wtedy w Rzymie były cztery liczące się ekipy jeżdżące na rydwanach. Niebiescy, czerwoni, biali i właśnie zieloni. Gdyby wtedy na trybunach była żyleta, to Neron na pewno by na niej siedział. Rzymscy zieloni to najlepszy klub, kto nie wierzy, tego do Lwów! W międzyczasie matce Nerona znudziło się już bycie żoną Klaudiusza i kazała go otruć. Efekt tego był taki, że zwolniła się fucha cesarza rzymskiego i bardzo szybko to stanowisko zajął naturalnie nasz Neron. Przy czym trzeba mu przyznać, że mimo młodego wieku, bo miał wtedy lat 17, miał smykałkę do polityki, bo mimo że był jakby naturalnym następcą, to postanowił zapewnić sobie poparcie niezdecydowanych żołnierzy, przyznając im coś w rodzaju pensji trzynastek. A jak już gruchnęła informacja, że nowy cesarz rozdaje hajs, no to zaczęło się podlizywanie nowemu władcy. I to takie zbiorowe. Łubudubu, łubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek. Pierwsze lata rządów Nerona to były w zasadzie lata panowania jego matki. To jej podobiznę wybijano na monetach i to ją noszono w lektyce, a syn cesarz szedł sobie obok jak służba. I pewnie wielu władców taki stan rzeczy bardzo by denerwował, ale Neron miał to gdzieś serio. Fakt, że był cesarzem, w zasadzie w ogóle go nie interesował i nawet podobało mu się to, że matka ogarnia większość rzeczy, a on ma czas na swoje zajęcia. Był wielkim fanem greckiej kultury i z tamtych stron sprowadził sobie nauczyciela gry na gitarze. Chociaż z drugiej strony może kombinował w ten sposób, że jeśli opanuje grę na tym instrumencie, to łatwiej będzie mu wyrywać laski, bo umówmy się, ciachem to on nie był.
Bo nawet nie chodzi o to, że był rudy i miał piegi. Naprawdę chciałbym to jakoś delikatniej ująć, ale najprościej będzie, jak stwierdzę, że miał po prostu strasznie szpetny ryj. A im był starszy, tym było znacznie gorzej, bo miał też tendencję do tycia. I tylko w niektórych miejscach, bo miał ogromny bebech i chudziutkie nóżki. Wyglądał jak Indor. Jak rudy Indor. Wracając jednak do polityki, to parcie na władzę matki Nerona robiło się coraz bardziej irytujące. I władca pewnie jeszcze by przebolał, że matka lubiła sobie wbić na jakąś naradę czy na audiencję, ale jak już zaczęła się mieszać w jego prywatne sprawy, w tym w małżeństwo, to wrażliwa dusza Nerona stwierdziła, że nie, matko, dość tego. Początkowo jednak matka walczyła twardo i stwierdziła, że jak się gówniarz będzie rzucał, to wesprze roszczenia Brytanika, drugiego syna Klaudiusza, w walce o tron. Nie doceniła swojego syna, bo Brytanik bardzo szybko zjechał do bazy, a matka została wypędzona do pałacu daleko od Rzymu. I ta akcja jednocześnie pokazuje, że wbrew temu, co się o Neronie często mówi, nie był on w kazirodczym związku z matką. Był bardzo wrażliwą osobą i nie zrobiłby takiej akcji osobie, którą bardzo kochał. Ich związek nie był zatem... po znaku koziorożca. Tylko sobie teraz nie pomyślcie, że w wyniku tych akcji z matką Neron błyskawicznie dorósł i stał się odpowiedzialnym mężczyzną. Nic z tych rzeczy, bo na przykład jednym z jego ulubionych zajęć było przebieranie się za biedaka i wychodzenie z kumplami w nocy do różnego rodzaju spelun i wdawanie się w bójki. Wszystko anonimowo, chociaż do czasu, bo pewnego razu dostał lańsko od pewnego senatora za to, że przystawiał się do jego żony. Neron stwierdził, że w zasadzie nie ma prawa żywić urazy, no bo senator nie wiedział przecież, kogo uderzył. Sytuacja przybrała trochę inny obrót, kiedy cesarz dostał list z przeprosinami. Bo to znaczyło, że jednak senator doskonale wiedział, komu tamtej nocy wysprzęglił. Nie minęło więc wiele czasu i senator już nie żył. I to właśnie wtedy gruchnęła informacja, że cesarz lubi wychodzić po nocy i wdawać się w jakieś rozruby ze swoimi kumplami, co o dziwo przysporzyło mu naprawdę sporo fanów. Ale z drugiej strony nie ma się czemu dziwić, skoro jedną z popisowych akcji nocnej ekipy Nerona było wrzucanie znienawidzonych przez lud senatorów do rowów z odchodami. Mało tego, jeszcze większą popularność zdobył, kiedy zabronił organizacji igrzysk na prowincji. I nie dlatego, że miał coś do mieszkańców prowincji. Wręcz przeciwnie, bo większość kosztów związanych z organizacją takiej imprezy ponosili właśnie ci mieszkańcy, więc to był po prostu wyzysk, który Neron ukrócił. Ale to nadal nie koniec, bo jeszcze większą popularność przysporzyło mu ostateczne rozwiązanie kwestii własnej matki. W 59 roku zaprosił matkę do swojej posiadłości, żeby się z nią niby pojednać, ale tak jakoś wyszło, że statek, który dostała od syna na odchodne, szybko zaczął tonąć. Co prawda kobieta uszła z tej katastrofy z życiem, ale co się odwlecze, to nie pożyje, bo żołnierze władcy wykonali robotę do końca. Co prawda wiemy, że Neron bardzo mocno tę sytuację przeżył, niemniej jednak za pozbycie się upierdliwej baby ludzie pokochali cesarza. Neron był u szczytu popularności, ale już niedługo. W roku 64 wybuchł infernalny pożar w Rzymie. Serio, był ogromny. Kompletnie z dymem poszły 3 dzielnice. Zniszczonych zostało 7 i w zasadzie bez szwanku z tego ogromnego pożaru wyszły tylko 4 dzielnice. Wiele osób oskarżało Nerona o to, że celowo kazał podpalić miasto. Podobno trochę go denerwowało i chciał postawić je od nowa, od podstaw. I podobno niektórzy też widzieli, jak Neron, obserwując pożar, recytował jeden ze swoich poematów o płonącej Troi. Jednak te wszystkie insynuacje i teorie miały i nadal mają tyle sensu, co raper w klipie Kwaśniewskiego. Bo ze źródeł wiemy, że kiedy tylko Neron dowiedział się o tym, jak ogromny jest to pożar, to kazał rzucić wszystkie siły do gaszenia. Co więcej, bardzo pomagał też osobom, które ucierpiały w tej katastrofie. Kazał budować tymczasowe mieszkania, obniżyć ceny i sprowadzić do Rzymu więcej jedzenia, żeby pogorzelcy mieli co jeść. Pożar miasta miał też całkiem sporo wspólnego z prześladowaniem chrześcijan, ale o tym sobie jeszcze opowiemy pod koniec odcinka. Natomiast teraz warto sobie wytłumaczyć, co takiego się wydarzyło, że w zasadzie ledwo po tym, jak dogasły płomienie w Rzymie, ludzie przestali popierać swojego cesarza. Co takiego się wydarzyło? Otóż Neron najwyraźniej chyba zapomniał, jak ważny jest dla polityka wizerunek. Zaczął wygadywać kompletne głupoty i to jeszcze publicznie. I wiele osób to interpretowało po swojemu i stąd właśnie wiele...
takich założeń, że na przykład to Neron kazał podpalić Rzym. A jak już wiecie, tak nie było. Generalnie z władcy zrobił się taki strasznie oschły i pewny siebie typ, a to nigdy nie wzbudza sympatii. Poza jawnym posiadaniem obywateli w kakale wprowadzał również naprawdę głupie ustawy, jak na przykład konfiskata większości majątku wyzwoleńca, który nadal nosił nazwisko osoby spokrewnionej z rodziną cesarską, czyli na przykład Juliusz albo Oktawian. A że były to nazwiska wtedy tak popularne jak dzisiaj Nowak albo Kowalski, to już władcy nie interesowało. A poza tym uczynił prywatną filozofię z rozrzutności. Zresztą sami zobaczcie, co mamy w źródłach. Neron twierdził: tylko obrzydliwi skąpcy liczą, ile wydają. Ludzie hojni i prawdziwie wzniośli to ci, którzy wszystko trwonią i tracą. Chwalę i podziwiam mojego wuja Kaligulę przede wszystkim dlatego, że w tak krótkim czasie zdołał zaprzepaścić ogromne zasoby zebrane przez Tyberiusza. Presja i spadające poparcie nie działały korzystnie na Nerona. Był tak zestresowany, że wszędzie wietrzył spisek, a w pewnym momencie podczas rodzinnej awantury zasadził ciężarnej żonie kopa w brzuch. W pewnym momencie stwierdził, że w dupie to ma, nie nadaje się do tej roboty i wyjechał do swojej ukochanej Grecji, której swoją drogą nadał naprawdę szeroką autonomię. Ale żeby było jasne, nie zrezygnował, nie abdykował. Po prostu sobie wyjechał. Ja spierdalam. Niestety po powrocie do stolicy w roku 68 Neron błyskawicznie zorientował się, że jest w naprawdę ciemnej kropce, bo ludzie nienawidzili go za pychę, rozrzutność i olewcze podejście do roboty. Nie miał też żadnych znaczących stronników, a ci, którzy mu zostali, to był na przykład jeden z wyzwoleńców, który jednak zaoferował władcy, że ukryje go w jednym z domów pod miastem. Tylko czemu miał ukrywać Nerona? Bo na jego życie już czaili się przeciwnicy. Kiedy dotarli pod miasto, to bilans beztroski i traumatycznych przeżyć Nerona bardzo szybko się wyrównał, bo nie tylko czuł, że śmierci się już raczej nie wywinie, ale też widział, jak ostatnie życzliwe osoby kopią mu grób i szukają drewna na pogrzebowy stos. W końcu zmanierowany artysta, który dzięki matce został cesarzem, usłyszał zbliżający się pościg. Stwierdził, że żywy się nie da i podciął sobie gardło. Razem z Neronem zakończyła się cała dynastia julijsko-klaudyjska, a śmierć władcy podzieliła ludzi i dzieli do dzisiaj, bo na przykład Grekom było bardzo przykro, że zmarł władca, który dawał im tyle luzu, natomiast zdecydowanie odetchnęli mieszkańcy stolicy i chrześcijanie. To dość skomplikowane, ale już tłumaczę, o co chodzi. Bo według powszechnie panującej opinii to właśnie na czasy rządów Nerona przypadła kulminacja prześladowania chrześcijan, których na przykład rzucano lwom na pożarcie, ale to nie do końca tak. Bo po pierwsze, to wcale nie były najgorsze dla chrześcijan czasy, a poza tym to nie tak, że Neron indywidualnie organizował całą nagonkę. Nic z tych rzeczy. To wtedy była po prostu taka tendencja. Chrześcijaństwo było nową religią, której wyznawcy, przybywający z reguły ze wschodu, odprawiali jakieś nieznane obrzędy i to jeszcze w tajemnicy. Zdecydowana większość wyznawców, nazwijmy to tradycyjnych bogów, odnosiła się wtedy do chrześcijan z nieufnością i wrogością. Bardzo żyzny grunt znalazła więc teoria, że to chrześcijanie podpalili piękny Rzym. Więc jak już wiecie teraz, to była po prostu ogólnospołeczna tendencja. Natomiast to Neronowi najbardziej się w historii dostało jako prześladowcy chrześcijan, dlatego że był przywódcą tych, nazwijmy to, pogan. Naprawdę tęgo go obsmarowano i wcale tu nie przesadzam. Przez ówczesnych chrześcijan Neron był uznawany za wcielenie diabła na ziemi i to właśnie od sumy wartości cyfrowej liter w imieniu Neron, oczywiście w pisowni hebrajskiej, święty Jan wziął numer bestii, którą opisał w Apokalipsie, czyli 666. Diabeł z piekła. O k***, dopiero teraz zauważyłem. Nigdy nie wiadomo, co takiemu strzeli do łba. A zatem, okej, Neron święty nie był, natomiast jego czarna legenda została przez wieki trochę zbyt mocno rozdmuchana. I ja wiem, że pozbycie się konkurenta do tronu i własnej matki to nie są najlepsze uczynki na świecie, natomiast sami już doskonale wiecie, że nie takie rzeczy ludzie robili, a później historia uznawała ich za wspaniałych mężów i doskonałych władców. Moim zdaniem największym problemem Nerona było to, że w ogóle został cesarzem. Nie nadawał się do tego i nie chciał tego robić. Chciał być poetą i gdyby faktycznie nim się stał, to może dziś mielibyśmy o nim kompletnie inne zdanie. A co wy myślicie o Neronie? Dajcie nam znać w komentarzach. Pamiętajcie też o naszym Facebooku, chociaż, panie Zuckerberg, trochę pan przeginasz pałę z tym cięciem zasięgów. I pamiętajcie, żeby dać nam suba, bo wtedy nie ominą was kolejne odcinki Historii bez cenzury, a one już niedługo.
Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.